Drodzy Państwo, ja najpierw chcę się ucieszyć, że zostało mi już tylko godzina i 7 minut z czasu, który mi wyznaczono na pierwszy wykład. Po drugie, chcę powiedzieć, że mimo tego, że tego czasu się zrobiło mało, to chcę się podzielić z czymś bardzo ważnym z racji na to, że jesteśmy ekumeniczną szkołą. Ja wróciłem z Rzymu dzisiaj 14:30 nad ranem, to może wpływać na jakość przekazu. Ale w Rzymie byłem na spotkaniu małej grupie ekumenicznej, na spotkaniu z papieżem Franciszkiem. I uczestnicy tego spotkania, mniej więcej pół na pół, wywodzili się z kościoła katolickiego i z wolnych kościołów pentakostalnych, ewangelicznych. To spotkanie organizował pastor jednego z wolnych kościołów we Włoszech, Giovanni Traetino, który jest przyjacielem papieża od wielu, wielu lat. Był w gronie pastorów, którzy się nad kardynałem Bergoglio modlili, prosząc dla niego o chrzest w Duchu Świętym. Papież się do tego przyznał w czasie tego spotkania i mówi: nic nie czułem. Ale zasadniczo to spotkanie trwało 2 godziny. Było takim czasem, tym papież odpowiadał na pytania, jakie uczestnicy stawiali. I chciałbym Państwu z tego spotkania przekazać takie 4 chyba myśli, które są mnie osobiście pomogły rozumieć też zaangażowanie ekumeniczne. Więc papież zaczął od tego, że ekumenizm tworzy rodzaj sakramentu. On, wiedząc o tym, że nie we wszystkich kościołach to słowo jest tak samo rozumiane, ale zaryzykował użycie tego słowa i nazwał tym sakramentem chrześcijańskie braterstwo. Że jest sakrament braterstwa chrześcijan. I ten sakrament braterstwa Franciszek przeciwstawił od razu takim odruchom prozelityzmu. Bracia wędrują ze sobą razem, nie kradnąc sobie nawzajem członków swoich kościołów. Prozelityzm nazwał papież trucizną ewangelizacji, bardzo tak mocno. Trucizną ewangelizacji. I ta trucizna sięga bardzo daleko, bo w tej tendencji takiej prozelitycznej nam się wydaje, że to my nawracamy ludzi. I tu jest ten największy problem, nie? Że to ja jestem sprawcą czyjegoś nawrócenia. Papież wspominał takie wydarzenie w Buenos Aires, kiedy właśnie jakaś osoba do niego podeszła, przedstawiając mu dwie inne, mówiąc: nawróciłam właśnie te dwie osoby. I spodziewała się ta osoba zapewne pochwały, a wyprowadziła papieża z równowagi. I przyszłego papieża jeszcze wtedy. Papież powiedział, że człowiek nie jest rzeczą do nawracania. Człowiek nie jest rzeczą do nawracania. Ta myśl o prozelityzmie, ona potem wyszła też w takim pytaniu, to pewnie nieraz będziemy sobie też musieli zadawać, nie? Jeśli kościoły idą razem do ewangelizacji. W Polsce się takie momenty zdarzały, ale nie za często. Zawsze, kiedy powstaje taka myśl wspólnego wyjścia ewangelizacyjnego, to się natychmiast podnoszą głosy. A co, jeśli na przykład właśnie my się angażujemy, a potem ci, którzy wzięli udział, byli zaproszeni na spotkanie, zamiast trwać dalej w Kościele katolickim, to poszli do reformowanych na przykład, nie? Może być też odwrotnie. A co, jeśli przyszli reformowani i poszli do Kościoła katolickiego, nie?
No i tu nie byłoby wcale pewnie trudno użyć filozofii Kalego, nie? Że jak jemu ukraść krowy, to jest inaczej niż jak on komuś ukraść krowę. Nie? To właśnie takie bardzo narzędziowe traktowanie ludzi. Ojciec Święty tutaj nie miał ani chwili wahania, kiedy odpowiadał, że jeśli ktoś nawracając się wchodzi do jakiegoś kościoła, to nie jest moment, żeby z nim na ten temat debatować. I mówi tak, to co wam mówię, to nie jest żaden relatywizm, tylko akceptacja czyjejś historii. Ktoś może mieć taką historię, i ta historia jest też historią tworzoną przez Ducha Świętego, więc trzeba by trochę uważać, żeby się z Duchem Świętym nie kłócić. To nie jest żaden relatywizm, to jest akceptacja czyjejś historii. I zamiast żałować, to papież mówi, trzeba się cieszyć, bo tak czy owak, ten człowiek jest w domu. Jest w domu, którym jest jeden święty powszechny apostolski Kościół. To może być tak, że to są wyzwania, które nas trochę przerastają, że wymagają postaw, które są trudne, ale tu, i to jest trzecia myśl, Ojciec Święty nawiązał do takiego pojęcia dość często ostatnio używanego, mianowicie ekumenizm ducha. Ekumenizm ducha to jest ta jedność między chrześcijanami, którą wprost tworzy Duch Święty. Papież mówi, ale duch jest wolny. A my dość często jesteśmy ograniczeni w rozumieniu jego działania. Dlatego jeśli powołujemy się na taką rzeczywistość właśnie jak ekumenizm ducha, to samo to określenie wzywa nas do głębokiej pokory, żeby za Duchem Świętym nadążać. Czwarta, ostatnia myśl taka bardzo aktualna dla Kościoła w Polsce, zwłaszcza dla Kościoła katolickiego, gdzie bardzo wiele się mówi o spadku powołań. I jeden z księży katolickich postawił to pytanie Ojcu Świętemu, co mamy robić, kiedy spadają powołania, spada liczba powołań. Papież powiedział, trzeba się zastanowić nad tym, co robimy z tymi powołaniami, które Duch Święty nam daje. To jest pierwsza odpowiedź. W jaki sposób je przyjmujemy, w jaki sposób o nie potrafimy zadbać. To jest pierwsze. Drugie powiedział, czytajcie, co Duch Święty mówi. Duch Święty mówi wyraźnie, spieszcie się. To nie jest moment na to, żeby prowadzić długie debaty, zastanawiać się. Spieszcie się. Potrzeba aktywności, potrzeba działania. I po trzecie papież powiedział o tym, że pierwszy kryzys powołań, jaki jest, zwłaszcza w Europie, to jest kryzys powołań do życia rodzinnego. Nie? O nim nikt nie mówi, natomiast to jest pierwszy kryzys powołań. Nie mamy rodzin, jak mamy, to mamy rodziny z jednym dzieckiem. I nie ma większego kryzysu powołań w Europie, jak kryzys powołań do życia w rodzinie. Tak. No to tyle tak na gorąco. Chciałem się tym z wami podzielić, bo z kim się mam dzielić, jak nie z tymi, którzy są na ekumenicznej szkole biblijnej. Spotkanie było bardzo piękne i był taki moment, kiedy ktoś tam zapytał Ojca Świętego, jak postrzega Kościół w Polsce. To papież się dość długo zastanawiał. A potem powiedział tak, że najpierw tak delikatnie, widać było, że ciągle jeszcze myśli, jak odpowiadał, że to jest Kościół, który ma piękną historię, to jest Kościół, który ma wielkich świętych, dawnych i obecnych.
Ale potem powiedział takie, jak już wreszcie doszedł w głowie do syntezy, długo jej szukał, ale doszedł i mówi, Kościół w Polsce to jest Kościół, który jest na dobrej drodze nawrócenia. W taki sposób ten Kościół postrzega. I powiedział też tak, że jednym z elementów tego nawrócenia jest, że się powoli, powoli wyzwala z klerykalizmu. No tak, to duża radość, taka ocena ze strony papieża. Dobrze. Drodzy Państwo, ksiądz biskup Marek powiedział, że tematem tego roku jest historia zbawienia. No i mnie poproszono, żeby dzisiaj powiedzieć słów kilka o jej otwarciu, jakie stanowi pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. Księga Rodzaju, Księga Genezis, tak jest nazywana powszechnie. Żydzi nazywają ją Księgą Bereshit, od pierwszych słów na początku. Bereshit bara Elohim. Nazywają ją też pierwszą księgą Tory. Tora znaczy pierwotnie tyle, co nauczanie. Ale później to pojęcie nauczania zostało zawężone do pojęcia prawa. Dlatego Biblia hebrajska dzieli się na prawo proroków i pisma. Więc prawo to jest pierwsze 5 ksiąg. Z greckiego ten pięcioksiąg bywa nazywany Pentateuch, od greckiego Pentateuchos. To jest takie pojęcie, które pokazuje nam od razu, w jaki sposób Biblia pierwotnie wyglądała. Tak? Pentateuchos znaczy dosłownie tyle, co 5 pojemników. Albo 5 futerałów, może o lepiej. Chodzi o takie futerały, do których wkładano zwoje. Pismo Święte pierwotnie miało formę zwojów. Dość długo, tu się mogę akurat trochę pochwalić, będę mówił o czymś, na czym się trochę znałem, przynajmniej w życiu. Uroczystą formą księgi był zwój. Dość długo. My jesteśmy przyzwyczajeni do książki w formie kodeksu, ale to jest dość późny wynalazek. Księgi w formie kodeksu, właśnie tak zszywane wierzchem, poszczególne karty. Pierwotna forma księgi to jest zwój i dość długo się utrzymywał też jako uroczysta forma księgi. Nie? Nawet jak już powszechnie weszły kodeksy w użytek, to jeśli była jakaś księga o szczególnym znaczeniu, no to wtedy ją wykonywano w formie zwoju. Jest taki niesłychany fresk w katakumbach Domitilli w Rzymie, gdzie patronka tych katakumb, Domitilla, jest przedstawiona z Petronilą, wedle tradycji córką świętego Piotra. I ta Petronila trzyma jej rękę na ramieniu, tak jak w sakramencie bierzmowania w Kościele katolickim świadek trzyma rękę na ramieniu osoby bierzmowanej, a drugą ręką pokazuje na taką torbę ze zwojami. Tam tych zwojów jest kilkanaście. Więc to jest właśnie obraz tego, jak wyglądała Pismo Święte, ta torba zwojów. Więc życie w Duchu Świętym, do którego jesteśmy wezwani w sakramencie bierzmowania, jest życiem wedle słowa. Nie? Słowo jest w formie zwojów. Z te zwoje wkładano do takich skórzanych futerałów i stąd ta nazwa 5 pierwszych zwojów Pentateuchos. Księga Bereshit dzieli się na 2 części. Nierówne. Pierwsza to jest pierwsze 11 rozdziałów. Druga od 12 do 50. No i skoro my się tu pytamy,
mamy zamiar się pytać przez cały rok o historię zbawienia, to najważniejsze pytanie, które trzeba postawić w tym zakresie, to jest, czy te, zwłaszcza te pierwsze 11 rozdziałów, czy to jest historia? Czy to jest historia? Odpowiedź, która pada chyba najczęściej w egzegezie, to jest taka, że może lepiej byłoby tu używać słowa, jeśli już szukamy rodzaju literackiego, to może pierwsze słowo, jakie się kojarzy, to jest słowo legenda. Nie? Legenda. My dzisiaj mamy dość takie podejrzliwe podejście do legendy. To znaczy, legenda to jest coś w rodzaju bajki, blisko bajki, nie? Ale to jest obok znaczenia podstawowego tego słowa. Legenda to jest z łaciny i znaczy tyle, co coś do czytania, coś, co powinno być przeczytane, legenda. To, co, to, co powinno być przeczytane. Natomiast legenda ma to do siebie, że gdzieś wychodzi z faktów, które są faktami historycznymi, ale jest dość szczególną ich prezentacją. Myślę, najlepszy przykład tego rodzaju literackiego to jest tak zwana złota legenda, legenda Aurea, która jest jednym z najważniejszych średniowiecznych tekstów europejskich. Nie? Więc każdy z tych tekstów, to jest zbiór legend o świętych, każdy z nich wychodzi od historycznej osoby. Ale to, co o niej opowiada, nie jest już tylko zwykłą biografią, zwłaszcza taką, która by sprostała wszystkim wymaganiom krytyki historycznej. Więc to raczej, to nie jest wprost historia. Niewątpliwie Księga Rodzaju staje się historią, czy w zamiarze swoim staje się historią od rozdziału 12. Wtedy, kiedy w 12 rozdziale spotykamy Abrama. Abrama można datować, można go umieścić w czasie, w geografii. Więc od 12 rozdziału można by mówić, że Księga Rodzaju staje się historią. Natomiast te pierwsze 11 rozdziałów, jeśli już historią, to raczej taką, którą się zwykle nazywa historią etiologiczną. Etiologia to jest nauka, która poszukuje przyczyn. To jest historia etiologiczna. W historii etiologicznej najważniejszym pytaniem nie jest to, co kiedyś było, tylko najważniejsze pytanie jest, skąd się wzięło to, co jest. Znaczy, etiologia wychodzi od tego, co dzisiaj możemy i postrzegamy. Pytamy o przyczyny, jak do tego mogło dojść. Szukamy przyczyn i szukamy ich w przeszłości. Więc historia etiologiczna bardziej się zajmuje czasem aktualnym, szukając dla niego uzasadnień przeszłych. I te pierwsze 11 rozdziałów Biblii jest pełne takich pytań. Skąd świat, skąd człowiek, skąd małżeństwo, skąd śmierć, skąd ból, skąd pot u Adama, jak zaczyna pracować, skąd bóle porodowe u kobiety, skąd rozproszenie. Więc jeśli się stawia takie pytania, to od samych faktów bardziej nas interesuje ich interpretacja i dlatego lepiej powiedzieć redaktor niż autor pierwszych 11 rozdziałów jest niewątpliwie dobrym teologiem. Jest też, co podkreślają komentatorzy, naprawdę dobrym psychologiem, czyli jego wiedza o człowieku jest piękna, uderzająca. Natomiast chyba historykiem nie jest. Nie, historykiem chyba nie jest. Więc gdyby jeszcze inaczej próbować powiedzieć, pokazać te różnice między historią od 12 rozdziału, a historią etiologiczną w pierwszych 11 rozdziałach, to można by powiedzieć tak, że od 12 rozdziału
Księga Rodzaju interesuje Abraham i jego potomkowie, czyli w tym sensie to jest historia konkretnego ludu Bożego. Natomiast w pierwszych 11 rozdziałach bohaterem jest z rodzajnikiem Ha-Adam. Ha-Adam to znaczy tyle, co człowiek w ogólności. Człowiek w ogóle, człowiek wszystkich czasów. Nie człowiek konkretny z imienia i nazwiska, nie wiem, Marek, Stasiu i Wiesiu, tylko człowiek w ogóle. Tak? Człowiek to brzmi dumnie, człowiek każdego czasu i każdego miejsca. On jest bohaterem pierwszych 11 rozdziałów. Więc każdy w tych pierwszych 11 rozdziałach może czytać siebie. To jest nasza historia. W jednym z komentarzy do Tory przeczytałem takie objaśnienie, które wywodzi się ze starej jeszcze tradycji, z nauczań rabinów, mianowicie, że właśnie dlatego Tora zaczyna się od litery Bet, Bereshit. Autorzy tego komentarza mówią, przecież byłoby przyzwoiciej, gdyby się zaczynało od litery Alef, bo Alef jest pierwszą literą hebrajskiego alfabetu, a poza tym jest pierwszą literą zapisanego imienia Bożego Elohim, no to byłoby tak przyzwoicie zacząć od Alef. A tymczasem Biblia zaczyna się od Bet. I zwykle komentarz jest taki, że każdej z liter alfabetu hebrajskiego odpowiada liczba. I dlatego nieraz liczby zapisywano przy pomocy liter. Więc odpowiednikiem litery Bet jest liczba 2. Dlaczego? Właśnie dlatego, że wszystkie wydarzenia opisane, zwłaszcza w tych 11 pierwszych rozdziałów, wydarzają się podwójnie. Pierwszy raz w tej wersji, w której są opisane, a drugi raz w tej wersji, jaką jest moje własne życie. Nie? Więc stąd ta litera Bet, która otwiera. Jak czytam ten tekst, to czytam go sam w sobie, ale też potem czytam go we własnym życiu, bo on się ma prawo i potrzebę wydarzyć też na mnie. Tak. Następna rzecz, którą trzeba pewnie pamiętać, niekoniecznie zawsze przy lekturze, ale zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzimy do takich momentów w lekturze Pisma w ogóle, a w lekturze Księgi Rodzaju w szczególności, to takich momentów, które nam się wydają niespójne czy sprzeczne między sobą. Na przykład możecie Państwo w ramach zadania domowego popatrzeć, kto jako pierwszy wybudował miasto. Znajdziecie to w tych 11 rozdziałach. Znajdziecie dwie odpowiedzi, które się ze sobą nie schodzą. Nie? No i ktoś czyta i mówi, no to kto w końcu wybudował to pierwsze miasto? Te sprzeczności biorą się stąd, że pięcioksiąg zbiera w sobie 4 tradycje. To jest rzecz może znana, ale jak jest znana, to ludzie lubią słuchać o tym, o czym wiedzą, więc mimo wszystko powiem o tych 4 tradycjach. Najstarsza z tych tradycji to jest tak zwana tradycja jachwistyczna. Egzegeci, do których ja na szczęście nie należę, sprzeczają się teraz o to, jak ta tradycja daleko sięga w czasie. Dzisiaj jest taka tendencja cofania w czasie tej tradycji, więc aktualnie się mówi, że gdzieś na czas Salomona przypada ostateczne to zebranie tej tradycji, tradycji jachwistycznej. Najstarsza ze wszystkich 4. Druga nosi nazwę tradycji elohistycznej. No i ją się datuje z reguły na wiek kiedyś 8, dzisiaj się mówi 9 przed Chrystusem. Więc jachwistyczna, elohistyczna. Trzecia to jest tradycja
Gdybyśmy szli chronologicznie, to trzeba by powiedzieć deuteronomiczna. To jest tradycja z końca VII wieku przed Chrystusem. I te tradycje przede wszystkim można studiować i widzieć, czytając Księgę Powtórzonego Prawa. I ostatnia, najmłodsza z tych tradycji, to jest tradycja kapłańska, wypracowana w VI wieku, już po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej, najmłodsza. Poszczególne teksty Księgi Rodzaju można próbować, i to się robi, myślę, skutecznie, można je wiązać z poszczególnymi tymi tradycjami. Nieraz oczywiście te tradycje różnią się między sobą i dlatego nie wszystko w Pięcioksięgu jest ze sobą absolutnie zgodne. Każda z tych tradycji ma swoje miejsce, powiedzmy, jak nie powstania, to przynajmniej zredagowania, więc tradycję akwistyczną łączy się najczęściej z Hebronem, a więc byłaby to tradycja, powiedzielibyśmy, judejska, tak samo jak judejską tradycją jest tradycja deuteronomiczna i kapłańska. Natomiast elohistyczna bardziej jest związana z Izraelem, czyli z północą Ziemi Świętej. No i tu takimi ośrodkami dla tej tradycji byłyby Betel i Sychem. Hebron, Jerozolima dla tych tradycji judejskich, a dla tradycji izraelskich Betel i Sychem. Jak mówimy tradycja, to chcemy pokazać, że nie chodzi nam o jakiś jeden konkretny dokument. Pierwotnie, jeszcze jak ja się uczyłem Biblii, to znowu nie było aż tak strasznie dawno, to mówiono o dokumentach. Tak? Dokument jachwistyczny, dokument elohistyczny. Dzisiaj już nikt tego nie mówi, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że to nie jest tak, że za każdą z tych wersji kryje się jeden autor, jeden pisarz, tylko ktoś, kogo by lepiej było nazwać redaktorem, który spisuje przekazy ustne, a potem też i już funkcjonujące przekazy pisemne, nadając im jakąś jedną całość. A wszystko to ostatecznie gdzieś się łączy, te cztery tradycje gdzieś w IV wieku przed Chrystusem łączą się w jedną całość, w IV, może V przed Chrystusem. I oczywiście, że te tradycje, to jest ogromny temat sam w sobie, te tradycje zbierają, mimo tego, że ich ośrodkami są miejsca święte dla Żydów, no to zbierają przekazy, które nie są tylko rdzennie żydowskie. Tak? Czyli w tych pierwszych 11 rozdziałach Księgi Rodzaju można widzieć najmocniej pewnie wpływy mezopotamskie, babilońskie, które są gdzieś tam źródłem dla spisywanych tekstów. To najlepiej widać w takich opowiadaniach, jak opowiadanie o potopie, jak opowiadanie o wieży Babel, ale nawet niektóre fragmenty opisów stworzenia pokazuje się wyraźnie właśnie na wpływy babilońskie, mezopotamskie. Ale potem, jak idziemy dalej w Księgę Rodzaju i w Pięcioksiąg, to widać też wpływy egipskie, wpływy kananejskie miejscowe. Więc te tradycje zbierają nie tylko elementy swoje własne, ale także takie, które byśmy powiedzieli obce, tak, poza żydowskie. Pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju zbiera w sobie dwie tradycje. To znaczy zbiera tradycję kapłańską i tradycję jachwistyczną, więc w tych 11 rozdziałach jest najstarsza i najmłodsza z czterech tradycji tworzących Pięcioksiąg. No i ponieważ, jak to zwykle bywa, do kapłanów należy ostatni głos, nie? No właśnie najmłodsza tradycja jest kapłańska, czyli ostatecznie kapłani nadali ostateczną redakcję Pięcioksiągowi. No to też Księga Rodzaju zaczyna się od
opisu stworzenia w wersji kapłańskiej, chociaż jest to tekst młodszy. Spróbuję dość zgrabnie podać, które fragmenty tych pierwszych 11 rozdziałów, jakiej są tradycji. Więc Księga Rodzaju się otwiera kapłańską historią stworzenia świata. I to jest rozdział pierwszy i drugi do wersetu czwartego. To jest tradycji kapłańskiej. Potem następuje dość duży fragment jachwistyczny. To jest stworzenie człowieka w wersji jachwisty. Potem grzech pierwszych ludzi, historia Kaina i Abla i kończące tę historię wykaz potomków Kaina. To są rozdziały, ten wykaz potomków Kaina to jest 4:17 do 24. Potem mamy fragment, który jest mieszanką tradycji jachwistycznej i kapłańskiej. To jest fragment, który opowiada o potomstwie Seta, więc syna, którego Adam i Ewa otrzymali na miejsce Abla po jego zabiciu przez Kaina. Potem znów wracamy do czystej wersji jachwistycznej. To jest taki tekst, który może budzić wiele zainteresowania. Krótki bardzo, rozdział 6, 1 do 6. To jest tekst, który mówi o tym, jak synowie Boży łączyli się z córkami ludzkimi i żeby mieć liczne potomstwo. I zwykle ten tekst, tak mniej więcej do IV wieku już naszej ery, i egzegeza żydowska, i egzegeza chrześcijańska w tym tekście jako bohaterów widzieli aniołów. Upadłych aniołów, którzy mieli zstępować na ziemię i łączyć się z córkami ludzkimi. Natomiast tak od V wieku już nikt takiej wykładni nie wypowiada. Mówi się po prostu o tym, że synowie Boży to są mężczyźni, którzy z córkami ludzkimi wchodzili w związki. To, co tam jest najbardziej charakterystyczne, to to, że tych córek ludzkich brali po kilka. Tak? Czyli to jest tekst o tym, że się kończy małżeństwo monogamiczne i to jest tekst, który ma pokazać zdziczenie, narastające zdziczenie ludzkości po prostu, więc nie ma tam w tym fragmencie niczego zaskakującego, żeby upadli aniołowie z córkami ludzkimi, nie wiadomo co wyprawiali, tylko mamy właśnie rozpad małżeństwa, czy rozkład tego małżeństwa, które było w planie Bożym pierwotne, małżeństwo monogamiczne. Po tym krótkim fragmencie jest historia potopu i ona znowu jest mieszanką tradycji jachwistycznej i kapłańskiej. Na pewno z tradycji kapłańskiej pochodzi opis przymierza noachickiego. Wszystkie opisy przymierza, jakie możemy wyczytać w Księdze Rodzaju, są zawsze z tradycji kapłańskiej. I ostatni po potopie fragment, który zamyka tę pierwszą część Księgi Rodzaju, to jest zaludnienie ziemi po potopie. To jest fragment od 9:18 do końca rozdziału 10. To nie jest jeszcze ostatni. Ten zamyka potop i po nim jest jeszcze historia wieży Babel. 11 rozdział, pierwsze 9 wersetów. I na koniec wykaz synów Noego, czyli potomstwo syna i Teracha. Wieża Babel jest w tradycji jachwistycznej, a ten wykaz potomków Sema i Teracha to jest z tradycji kapłańskiej. I to jest taki tekst przejściowy, ponieważ kiedy dochodzimy do Teracha, to znaczy, że dochodzimy do Abrahama. I dzięki temu tekstowi
Abram jest połączony z pierwotną historią, z tą, która dzieje się w pierwszych 11 rozdziałach. To jest tak, że wiele z tych tekstów pewnie trzeba by było omawiać osobno, patrząc na ich teologię. Jeszcze na chwilę przy niektórych się zatrzymam, ale od samego początku, jak myślałem nad tym wprowadzeniem pierwsze 11 rozdziałów, no to zdawałem sobie sprawę z tego, że nie potrafię, nie jestem w stanie każdy z tych tekstów poddać egzegezie, no bo to moglibyśmy całą szkołę biblijną zrobić na temat tych pierwszych 11 rozdziałów. Tego się zrobić nie da. Ja spróbuję na koniec dotknąć kilku fragmentów z tych pierwszych 11 rozdziałów, ale najpierw chciałbym pokazać, że jest jeszcze niewątpliwie chrześcijański sposób czytania tego tekstu, który jest tekstem Biblii hebrajskiej, tak? Ale jest chrześcijański sposób jego czytania. On pokazuje pewną ważną zasadę, która brzmi, najpierw ją przeczytam po łacinie, potem ją pokażę w obrazku, a na końcu ją wytłumaczę. Więc zasada brzmi w języku, w którym ją stworzono: novum in vetere latet et novo vetus patet. Można trochę przygasić, żebyśmy coś widzieli. To jest taka rzeźba, która mogłaby być logiem dla każdej szkoły biblijnej. Jeszcze nie widać. Wystarczy światło zgasić chyba, nie? Hubert, bo twoja sława speca od tych technicznych rzeczy może ucierpieć. Okay. Dobrze. Jest ostro tyle, ile można? Mniej więcej. To jest rzeźba z XII wieku. Z kościoła miejscowości, która się nazywa Wezle. To jest kościół Burgundii. Najstarsze miejsce kultu świętej Marii Magdaleny. Jakby ktoś nie wiedział, to relikwie świętej Marii Magdaleny spoczywają w Burgundii. I to nie jest na ekumeniczną szkołę biblijną, żeby wyjaśniać, jak to jest, że Maria Magdalena została pochowana w Burgundii. Może kiedyś, może 10. edycja szkoły biblijnej będzie poświęcona takim zagadkom. Zresztą niedaleko niej, w miejscowości Autun, spoczywa święty Łazarz. Alternatywnie do Larnaki na Cyprze, gdzie też spoczywa święty Łazarz. Tu i tu pokazują kości. Ale ten kościół Wezle był o tyle kościołem ważnym, że był na trasie prowadzącej z Europy do Kompostelli. Więc ten szlak, który tworzył właściwie chrześcijaństwo europejskie od VIII wieku aż po dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj ludzie wędrują na szczęście tą trasą, no, przechodził przez to miejsce. I ponieważ absolutna większość tych wędrowców zmierzających do Wezle, do Kompostelli, nie należała do grona tak zwanych literati, czyli umiejących czytać, no to trzeba im było zrobić katechezę zawartą w obrazie. I ten kościół Wezle ma cały szereg niesamowitej katechezy, właśnie zaklętej w kamieniu. I to jest jeden z kapiteli. Zwykle na tych kapitelach jest właśnie historia biblijna i można by było do poszczególnych wykładów, jakie będą na tej szkole w tym roku, pokazywać takie obrazki wzięte z Wezle. Ale są też takie przedstawienia, które trudno jest rozszyfrować i połączyć z jakąś jedną konkretną
historią biblijną i to na pewno jest jedno z takich przedstawień. Mamy człowieka, który sypie ziarno do młyna. Młyn ma tutaj, tu jest koło młyńskie. Wy widzicie lepiej, a ja nie mogę się oderwać od mikrofonu. Więc tu mamy młyn. Do tego młyna ktoś sypie ziarno. A tu jest drugi człowiek, który to ziarno zbiera już w formie mąki. Więc to ziarno przemielone przez młyn otrzymujemy jako mąkę. No, trzeba sobie wyobrazić właśnie, że każdego dnia tym pielgrzymom, którzy się przespali w wielkim przedsionku w bazylice Wezle, jak rano wstali po tej nocy, to któryś z braci benedyktynów ich brał i chodził z nimi po tym kościele i głosił im katechezę. Dochodzili też do tego kapitelu i dostawali takie objaśnienie, że to jest Mojżesz, który przekazuje Stary Testament w formie ziarna. To słowo Starego Testamentu przechodzi przez osobę Jezusa Chrystusa, który jest młynem. Jezus Chrystus jest tym młynem. A święty Paweł zbiera to słowo Starego Testamentu, przepuszczone przez osobę Chrystusa, zbiera w formie Nowego Testamentu, właśnie już jako mąki. Od taka katecheza można światło włączyć. Więc to jest w formie przedstawienia, w formie rzeźby zasada latet patet, która znaczy tyle, że Stary Testament, że Nowy Testament w Starym się ukrywa Nowy Testament w Starym się ukrywa, a Stary w Nowym się rozjaśnia. Czyli Novum in vetere latet, nie? Nowy w Starym się ukrywa, et novo vetus patet, a w Nowym Stary się rozjaśnia. No to można właśnie przedstawić jedną rzeźbą, nie trzeba robić całego wykładu. Dowód na to, co nieraz gdzieś tam wyrażałem na wykładach, że od średniowiecza ludzie już tylko głupieli. W średniowieczu mieli taką zdolność syntezy. To jest taki wymiar egzegezy 11 pierwszych rozdziałów, na który bym Państwa uczulał. To znaczy, my czytamy te teksty, widząc także ukryty w nich Nowy Testament i też niektóre z tych tekstów nabierają zupełnie nowego znaczenia w świetle Nowego Testamentu. Kilka prostych przykładów, więc sam początek Bereshit Bara, na początku, to jest, do tego jest wprost odwołanie u Jana w prologu, pierwszy rozdział, pierwszy werset, tak? kiedy Jan mówi, na początku było Słowo. Tak? To jest wprost nawiązanie do początku Księgi Rodzaju. Czyli Jan chce nam powiedzieć o tym, że całe dzieło stworzenia jest w Jezusie Chrystusie, a też we wcieleniu Jezusa Chrystusa zaczyna się jakby nowy wymiar ludzkiego i światowego stworzenia. To jest choćby z tej pierwszej, pierwotnej historii kapłańskiej, ale z narracji jachwisty mamy cały szereg ważnych pojęć, które dopiero w Nowym Testamencie się pokazują w pełni. Na przykład niewiasta. Na przykład potomstwo. Słowa kluczowe.
Tu może się zatrzymam na chwilkę dłużej, bo to pokazuje, jak też tekst rośnie. Grzegorz Wielki miał taką zasadę, że Słowo Boga rośnie z ludem Bożym. Lud Boży czyta Słowo i odkrywa w nim nowe znaczenia. Nie? Więc Księga Rodzaju 3:15 wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, między potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty będziesz czyhać na jego piętę. To, co jest uderzające w tym rozwoju słowa razem z ludem Bożym, to intuicja, kogo dotyczy to określenie ono, potomstwo. W języku hebrajskim jest ono, ono, czyli potomstwo. Czyli tekst sugeruje niekończącą się wojnę między potomstwem węża a ludźmi w ogóle. A ludźmi w ogóle. Jest taki tekst aramejskiej wersji Księgi Bereshit, to jest tak zwany Targum Pseudo-Jonatana. I proszę posłuchać, jak w tym Targumie jest ten tekst oddany. To jest aramejska wersja Rodzaju 3:15. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, między potomstwo Twoich synów a potomstwo jej synów. Podkreślone, że to potomstwo, które jest w walce z wężem, to jest cała ludzkość, potomstwo jej synów. Nie? Wszyscy synowie niewiasty i ich synowie są w nieustannej wojnie z potomstwem węża. I stanie się tak, że gdy synowie kobiety zachowają przepisy prawa, wezmą cię na cel i zmiażdżą ci głowę. Gdy natomiast zapomną o przykazaniach, ty zastawisz na nich sidła i ugryziesz ich w piętę. Jednakże dla nich znajdzie się lekarstwo, dla ciebie nie. Więc wersja aramejska naszego tekstu. Która wyraźnie mówi, potomstwo to są wszyscy ludzie. Tak? Ci, którzy zmiażdżą ostatecznie głowę szatana, to są wszyscy ludzie. Ale kiedy przetłumaczono Biblię hebrajską na grekę i ona ten przekład nazywamy Septuagintą, to Państwo dobrze pamiętacie tak od takiej właśnie legendy, że w Aleksandrii 70 starszych żydowskich siadło, każdy osobno, żeby przekładać Biblię hebrajską na grekę. I kiedy dokonali tego przekładu, okazało się, że wszystkie 70 wersji brzmi tak samo. Na poziomie legendy pokazane przekonanie o wyjątkowości tego przekładu, jakim jest Septuaginta, czyli dzisiaj egzegeci mówią też o natchnieniu właściwym dla Septuaginty, o własnym natchnieniu Septuaginty. To, co jest ciekawe, mianowicie w wersji Septuaginty potomstwo zostało oddane męskim rodzajnikiem, autos. On zmiażdży ci głowę. To jest zupełnie inne rozumienie. Jest jeden potomek niewiasty, który zmiażdży głowę węża. A więc wtedy zaczynamy ten tekst czytać w kluczu mesjanistycznym. Tak? Szukamy Mesjasza, tego wyjątkowego potomka niewiasty. Od ono do on. To jest wersja Septuaginty. No ale w IV wieku po Chrystusie mamy świętego Hieronima, który dokonuje przekładu z kolei z
Hieronim tłumaczył z wersji hebrajskiej. Ale on ten fragment tłumaczy ipsa, czyli ona, niewiasta. Niewiasta zmiażdży ci głowę. I jak Państwo trochę jesteście zapoznani z ikonografią Matki Bożej, Maryi, no to musicie mieć przed oczami takie przedstawienia Maryi, która stoi na globie ziemskim, a pod stopą ma węża, któremu miażdży głowę. To jest jedno pewnie z najpopularniejszych przedstawień Maryi w sztuce katolickiej. I to przedstawienie Maryi, która miażdży głowę węża, bierze się z tłumaczenia hieronimowego. Ona zmiażdży ci głowę. No i teraz oczywiście, że można by mówić tak, no, któryś z tych trzech przekładów, znaczy któraś z tych wersji jest prawdziwa i basta, tak? Natomiast ta intuicja, którą przekazuje Grzegorz Wielki, jest taka, że jest jakaś część prawdy, która jest ukryta w każdym z tych przekładów, w każdej z tej wersji. Znaczy, ostatecznie przecież idzie o to, żeby całe potomstwo niewiasty, całe potomstwo Adama zmiażdżyło głowę węża. Co do tego nie mamy wątpliwości, nie? Ale że to się dzieje przez Chrystusa, też nie mamy wątpliwości. Co chce powiedzieć Hieronim? Że nie ma Mesjasza bez jego matki. Taka jest intuicja Hieronima. No, ale jak widzicie Państwo, to czytanie Księgi Rodzaju w kluczu chrześcijańskim ma też swoje takie wersje skomplikowane co nieco. Niewątpliwie w kluczu Nowego Testamentu odczytujemy historię wieży Babel. Ile razy komentujemy tę historię wieży Babel z chrześcijańskiej perspektywy, tyle razy łączymy ten tekst z Dziejami Apostolskimi, z drugim rozdziałem, z opisem zesłania Ducha Świętego. Natomiast to jest pewnie wszystkim ogólnie znane. Natomiast myślę, że mniej znane jest to, jak można interpretować stosunkowo nie, wydawałoby się nie za bardzo twórczy fragment, czyli zaludnienie ziemi po potopie. To są wersety 9:18 do 10:32. 9:18 do 10:32. One wprost wiążą się z 10 rozdziałem Łukasza. 10 rozdział Łukasza to jest posłanie 72. Nie? Wcześniej jest posłanie 12. Rozdział wcześniej jest posłanie 12, ale w 10 rozdziale Łukasz mówi o Jezusie, który posyła 72. No skąd taka liczba? Czemu 72? 12 uczniów to jest proste, tak? Jest 12 pokoleń Izraela. Skąd 72? Bo tyle narodów jest opisanych właśnie jako ludzkość popotopowa. Odrodzona ludzkość po potopie wywodzi się od 72 protoplastów, jacy tam są wymienieni, 72 narody. Więc jak Jezus wysyła 72 uczniów, to chce pokazać, że ich misja jest powszechna, także są skierowani do całej ludzkości, jaka powstała po potopie. Więc to jest ważne, żeby w ten sposób czytać, nie, że nowy się kryje w starym, ale stary w nowym się wyjaśnia. Latet patet. I chciałbym może na koniec zatrzymać się przy opisach stworzenia, przy pierwszym i drugim opisie stworzenia. Już jak powiedziałem, pierwszy jest w redakcji kapłańskiej, drugi jest w opisie jachwistycznym, w tradycji jachwistycznej. Tu by można zacząć powtarzając to pytanie, czy to jest historia. Tak? Znaczy ciągle nie brakuje ludzi, którzy próbują ten tekst czytać mniej lub bardziej co do litery. Znaczy,
koncepcji jest co niemiara, na przykład, że te 6 dni stworzenia to jest 6 epok. Kombinują niektórzy tak, co by to zrobić, żeby ten tekst był możliwie prostym opisem tego, jak to się wszystko stało. Tak? Czyli szukamy w tych pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju podręcznika do astrofizyki albo do historii naturalnej. I takie fundamentalistyczne, bo tak się tłumacz, fundamentalistyczne, czyli co do litery, nie? Czytanie Biblii jest pewnie ostatnim scenariuszem, jaki by wpadł do głowy autorom tego tekstu. Nie? To dzisiejsza egzegeza się próbuje doszukiwać takich elementów właśnie historii naturalnej w tym tekście, natomiast ci, którzy te teksty spisali i przekazali, na pewno nie mieli takiej intencji. Znaczy, oni wszystko chcieli zrobić, tylko nie opisać, jak to było. I to jest tym ważniejsze dla nas, że w interpretacji tekstu biblijnego nas najbardziej interesuje intencja pisarza, jego zamysł. Bo ten zamysł i intencja są natchnione. Tak? Reszta to jest forma literacka, taka inna, siaka. Natomiast nas interesuje zamysł. Więc jednego możemy być pewni, że to nie było żadnym zamysłem pisarza biblijnego opisać, jak się dokonało stworzenie. Nie? I że miało 6 dni, a w siódmym dniu Pan Bóg był już zmęczony. Nie? Jak te dwa teksty stworzenia zestawiamy ze sobą, też nie wiemy, kim Pan Bóg jest z zawodu, bo wygląda na to, że w pierwszym tekście jest robotnikiem, a w drugim jest garncarzem. No bo lepi, nie? W drugim tekście lepi, a w pierwszym pracuje. Więc dosłowne czytanie tego tekstu prowadzi absolutnie donikąd. I co więcej, sprawia, że my przegapiamy najbardziej istotne myśli w tych tekstach zawarte. Ja bym chciał te myśli choć trochę wydobyć. Pierwsze, a więc ten opis kapłański. Po pierwsze, wszystko jest Bożym stworzeniem. Wszystko jest Bożym stworzeniem. I wszystko, co jest stworzone przez Boga, jest stworzone jako dobre. W tym stworzeniu człowiek jest arcydziełem. A to z racji na to, że jest na obraz i podobieństwo Boga. Więc pierwszy istotny element nauczania, który jest w tym tekście, to jest nie jak została Ziemia stworzona, tylko że my wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga. Jesteśmy Jego stworzeniem. Różnica między stwórcą a stworzeniem jest różnicą istotną. Papież Benedykt XVI, papież senior, zwykł mawiać, że dogmat o stworzeniu jest dzisiaj potrzebny pilniej w głoszeniu niż dogmat o odkupieniu. Że człowiek dzisiejszy ma największy problem z dogmatem o stworzeniu. Znaczy, my jesteśmy w stanie wszystko przyjąć, tylko nie to, że jesteśmy stworzeni. Jeśli jestem stworzony, to znaczy, że w swoim istnieniu zależę od Stwórcy. Czyli życie biorę od Stwórcy. I zależy od Niego. Można by pokazywać całą historię dogmatyki, tu biskup Marek siedzi, to ja nie mogę tego robić. Jak często ta prawda o stworzeniu przez Boga była kwestionowana, nie? A zwłaszcza w tym wymiarze, że świat stworzony jest dobry. Bo najprostsza pokusa, taka powiedziałbym ascetyczna, to mnie nie dotyczy, jak widać, ale
Może co po niektórych tak. Pokusa, co ty, Wiesiu, tak się kręcisz? Chcesz wyjść, czy chcę? Mam skończyć już? Powoli lądować, bo jeszcze chwila jest na pytania. To trudno. Pytania się zadaje papieżowi przez 2 godziny. Ale... Pokusa ascetyczna jest taka, żeby uznawać za dobre tylko to, co jest duchowe, a wszystko to, co jest materialne i cielesne, uważać za złe. I stąd w historii nauczania, niestety także chrześcijańskiego, pojawiały się takie pomysły, że to jednak Bóg nie stworzył tego świata, tylko był ktoś, kogo nazywano najchętniej jakimś demiurgiem, nie? Żeby pokazywać, że taki świat, jaki znamy, nie może wyjść z ręki dobrego Boga. Nie? Więc Księga Rodzaju w ogóle na takie konstrukcje myślowe nie pozwala. Obraz i podobieństwo znowu interpretowano na 1000 możliwych sposobów, ale w myśl tej zasady, o której mówiłem, że słowo rośnie z ludem, to chciałbym Państwu przypomnieć, jest taki w Rzymie, w lapidarium, w muzeach watykańskich, sarkofag z III wieku, który nosi nazwę sarkofagu dogmatycznego. I pierwsze z przedstawień na tym sarkofagu to jest najstarsze przedstawienie Trójcy, jakie zna sztuka chrześcijańska. Jest Trójca Święta, która stwarza człowieka, to znaczy Adama i Ewę. Bo tak jest zresztą w tym tekście. Na obraz Boży ich stworzył. Stworzył mężczyznę i kobietę. Czyli sam tekst zdaje się sugerować, że to podobieństwo i obraz, nie? Boży w człowieku dotyczy nie tylko każdej osoby indywidualnie, ale też właśnie człowieka we wspólnocie, a najbardziej tej podstawowej wspólnocie, jaką jest małżeństwo. Nie? Więc tu wszyscy obecni małżonkowie są najlepszym obrazem i podobieństwem Boga, znacznie lepszym niż biskupi. Akurat do ciebie się to nie stosuje. No właśnie. Przy okazji proszę zobaczyć, tam się pojawia ta Trójca, dlatego że w Księdze Rodzaju jest uczyńmy. Uczyńmy, tak? Jakby Pan Bóg czyni jakimś zbiorowym namysłem tę ideę stworzenia człowieka. Uczyńmy. No i teraz można by, tak, ale to już wyłącznie i wyłącznie w nurcie interpretacji chrześcijańskim, widzieć w tym jakiś ślad, jakiś taki refleks, nie? Trójcy Świętej. No, prawdopodobnie tam tego nie ma w ogóle w tym tekście. Tam jest Bóg, który rozmawia z aniołami i się zastanawia, czy to jest sens stwarzać takie kreatury. Nie? Ale w nurcie chrześcijańskim można i tak ten tekst przeczytać, nie? Że Trójca... I Bóg, który jest wspólnotą osób, tworzy swój obraz i podobieństwo w człowieku, który jest wspólnotą osób. Z tradycji jachwistycznej, czyli w zapisie drugiego, a historycznie z pierwszego opisu stworzenia, trzeba by powiedzieć tak, że w tym drugim opisie o wiele bardziej interesuje autora stworzenie człowieka niż świata. Stworzenie świata jest zawarte w jednym zdaniu, a w opisie kapłańskim, wiadomo, rozłożony na 6 dni proces. Nie? Tam jeszcze nie dodałem tego, że bardzo ważnym momentem teologicznym pierwszego opisu jest, że szabat jest z ustanowienia Bożego, 7 dzień. Nie? To jest absolutnie. Natomiast ten drugi opis jest skoncentrowany na stworzeniu człowieka, właśnie jako mężczyzny i kobiety. I to, co on mówi o relacjach mężczyzny i kobiety, jest bez wątpienia opisem rewolucyjnym. Bo kobieta jest pokazana jako prawdziwa partnerka dla mężczyzny, równa mu co do natury. Oddane to jest też hebrajskim określeniem mężczyzny i kobiety. Po hebrajsku mężczyzna znaczy ish, a kobieta isha. Isha. To jest ksiądz Jakub Wujek, jak tłumaczył Biblię na polski, chciał to oddać najlepiej jak mógł i dlatego kobietę nazwał mężyną. Ta będzie się nazywać mężyna,
bo z męża została wzięta, ale wszystko, o co tu chodzi, to to, żeby pokazać równość mężczyzny i kobiety, co w tamtym świecie i w tamtym czasie było absolutną rewolucją. I to jest stan, jaki wyszedł z ręki Boga w stworzeniu. I to jest to, o czym my stanowczo za mało, jako kościoły chrześcijańskie, mówimy. Stanowczo za mało. Potem, po upadku, autor robi wszystko, żeby pokazać, że ta harmonia i równość między kobietą i mężczyzną zostały zniszczone. Grzech to zniszczył. Nie? Ale my nie pokazujemy tego w naszym przepowiadaniu, że ta nierówność, jaka jest, że przemoc, jaka jest ze strony mężczyzn w stosunku do kobiet, nie pokazujemy tego jako wynik upadku człowieka i grzechu. Nie? My mamy najlepsze narzędzia biblijne do tego, żeby przeciwstawić się temu, co w świecie jest przemocą, co w świecie jest nierównością, co w świecie jest wykluczeniem, co w świecie jest upośledzeniem kobiet. My mamy to od pierwszego tekstu Biblii. Nie? Natomiast chyba z tego nie korzystamy tak, jak powinniśmy. Znaczy ta rewolucja jakoś w naszym przepowiadaniu się nie przebija. Tak. Okej. Okay. Tam jest jeszcze kilka innych myśli, ale niech raz będzie tak, że prezbiter ma rację.